Ale teraz mamy hardkorowe samochody. Patrzcie, nawet Bugatti już jest. Ja nie wiem, czy moje Lambo da radę tutaj. I cyk, zakręt zrobiony. Co to było? Tak się pokonuje zakręty w symulatorach. Wow! Wow! Ta Pagani coś za mocna jest. Dobra, jeszcze nie jest tak źle. Mamy połowę wyścigu dopiero, więc powinienem dać radę z tym Pagani. Dobra jest. Wow. Co to za... Tutaj chyba ten... To jest taka miejscówka driftowa z Undergrounda, nie? Może to i lepiej, że w tej grze nie ma driftów, jak myślicie? Nie można się dać Pagani wyprzedzić. To Pagani jest jakieś przesadzone, ten bot. Może my musimy sobie Pagani kupić? Bo tam Bugatti gdzieś całkiem z tyłu zostało. Chyba. Carrera GT, Pagani czy Bugatti? Nie wiem, ja bym chciał sprawdzić to Bugatti. 40 000 za to dostaliśmy. Bugatti bym chciał sprawdzić, bym chciał 400 km na godzinę pojechać. Przy tej fizyce dobrze, że nie ma. Oh yeah. O. Ciekawe, czy naprawdę wie, co się stało. This operation has been heavily compromised from the very beginning. Keep looking for that shipment Chawu wants, but watch out. He is a very dangerous man. Dobra, eliminacja gliniarzy może być. Nissan GTR lepiej wypada. Trzeba by było to kiedyś sprawdzić. Dobra, eliminacja gliniarzy. Zapraszam, ile musimy? 7 zniszczyć. Nie tak dużo. Lamborghini. Cyk. Już mamy 4. Jeszcze 3. Hold on, emergency vehicle will be there soon. Dobra, czekamy na resztę typków. Tutaj nawet te same pick-upy są co w Most Wanted, nie? Te ruchu ulicznego. Oh yeah. O, jest jeden samochód policyjny. Okay. Mamy 3 radiowozy. Powoli, powoli. Nie, no tylko 2. O, 2 i 3. Pięknie, o to chodziło. No to mamy wykonane. Kurde, ale mam aima. Oh yeah. Ruch uliczny jest tutaj w całości inny, ale pick-upy wyglądają podobnie. Nie ma się co dziwić, w tej grze jesteśmy na biegunie północnym, więc tutaj faktycznie te samochody mogą się trochę różnić. A gdzie oni wszyscy byli, jak ja samochody musiałem niszczyć? Kurde, nie trafiłem w stacji. Nie szkodzi. Teraz i tak musimy im tylko zwiać, nie? Czy mam cienie wyłączone? Nie, no wszystko mam włączone, wiesz? Ej, yo, ziom, ja chyba mam koła przebite, czy nie? Albo co? Nie, no chyba wszystko ok. Tak szybko by się nie rozpędzało Lamborghini, gdybym miał coś rozwalone, nie? Zresztą te koła z tyłu wyglądają tak, jakbym miał kapcie. Ale to może dlatego, że w gra myśli, że mam bodykita założonego. I cienie robi to. Ej, what? A czemu on się nie zniszczył? Co? What? Co? O, what? Co się dzieje? O, co to było? Dzięki Kamil za 10 gwiazdek. Użyłem swojego turbo skręcania i rozwaliło porszawkę. O! Dawaj tutaj. Si! Doskonale. Bardzo dobra robota. Teraz tylko się gdzieś schować przed śmigłowcem. Może tu gdzieś będzie coś. O, poleciał sobie. Dobrze. Okej, pojedziemy sobie tu. O, tutaj nie. Zawracamy w miejscu. O, tutaj też nie możemy zawrócić. O nie, jadą za mną. Kurde, ale mnie wykryli. Dobrze, że tutaj samochody nie mają zniszczeń, te nasze, nie? Panie, tym nitrem możesz taranować radiowozy. Oh yeah. Doskonale. Wow, tu nagle ściana. Okej, no gdzie mnie, kto mnie zauważył? Gdzie, jak? To śmigłowca nie ma, nie ma jak zauważyć ludzka, no hej! Jaki szybki jest ten SUV! Tutaj trzeba uważać na kurczatkę. Dobra. No, na razie jeszcze pan, fajnie, że wpadłeś. Spikes. No to ja sobie pojadę tu. Co? Czas się kończy? No nie! Ej, tak to nie! Nitrem zakręt popraw się. Okej. Nie udało się. Przypomniało mi się, jak grałem 7 lat temu w Undercovera na PS2. Na PS2 ponoć inaczej ta gra wyglądała niż na... Dobra. 7 samochodów musimy zniszczyć. Ech, ale trzeba też uciec na czas. Dobra, ja ich sobie tu pozbieram. To już się coś zniszczyło? Dobra, mamy tutaj. Chyba będzie 5 radiowozów w sumie. Okay. Jest 5 radiowozów, jeszcze 2 i możemy się chować. Dobra, jest jeden. Okej. Dobra, mamy radiowozy. Następne, jeszcze tylko 2 zniszczyć i będzie finish. To trzeba ich właśnie zgubić i to na czas. Okej. Jak jadę tyłem, to mnie chyba nie widzą. Dobra, znikają czy nie? Zniknęli, dobra. Chyba się uda teraz. Okej. Dobra, to był trudny pościg, naprawdę. Dobra, pętla ekspresowa w zatoce. Lecimy. Ty, ile my hajsu mamy w ogóle? Może już Bugatti mogę sobie kupić. Chociaż widzę, że Zonda chyba jest lepsza niż to Bugatti. A tam Lambo jest najlepsze, nie? Ej, w ogóle jak skręcam na nitrze, to gra mi to zalicza jako obrót 180. Czaisz? Zaraz znajdziemy taki ostrzejszy zakręt i użyję tego nitra i skręcania. Zobaczycie, że dostaję taką umiejętność, obrót 180. Czysty odcinek, nie ma tutaj obrotu. Tam na nawrotkach to było. O, może tu się uda. O, kurde. Dobra, koniec. Nie, to okrążenie. Ach, dobra. Dobra, to zrobimy te obroty 180 zaraz. Zaraz będą te nawrotki. Zwróćcie uwagę na to, uwaga. Kurde. Teraz. Widzicie? Ja. Jaka dziwna ta gra jest. Oh yeah. Spróbuj przy okazji na pełnej prędkości z włączonym Speed Breakerem walnąć radiowozem o ścianę? Brzmi jak dobry plan. Speed Breaker sprawia, że samochody jakoś więcej ważą albo coś i faktycznie możemy w ten sposób łatwiej taranować blokady drogowe. Często tego używałem w Need for Speed Most Wanted właśnie. No i koniec. Porobieni. Oh yeah. Dobra, załatwione. 34 000. To ile ja mam tego hajsu? Trzeba to sprawdzić. O! Tri-City. They got their own game. I want them out of mine. Whoa. I want him stopped now. Who? We're gonna steal one of his cars and frame him with the cops. Make this happen now. Ooh. Let's go. Let's go. No dobra, zobaczmy. Gniazdo szerszeni. Ale zobaczmy na mapkę, bo my mamy tu parę jeszcze rzeczy do roboty, ale chyba musimy zrobić gniazdo szerszeni. Zaraz, ile ja mam w ogóle pieniążków? Samochody, sprawdźmy to. Salon. Wow, ja mam 309 000 już. Ej, niewiele nam brakuje do Bugattiego. Mamy 309 000, Bugatti kosztuje 375, ale nie będziemy mogli go chyba ulepszyć, nie? Moglibyśmy Murciélago sobie kupić. Murciélago. Albo Carrera GT możemy kupić. Ale kurde, tak myślę, że chyba Pagani będzie takim koksem, nie? Koksem nad koksy, zobacz. 320 000. Tytuł tego Need for Speeda powinien brzmieć NFS Unrealistic Nitro. Tak. Myślę, że tak powinno to. To jest coś dziwnego naprawdę z tym Nitro. No ale nic. Jedziemy. O, właśnie, Pagani, sprawdźmy. Czy to jest naprawdę takie dobre? No tu nie wydaje się jakieś... może jest nieulepszone teraz. To jest taka całkiem standardowa ta Pagani. No i policja, Dlaczego tylko jeden radiowóz zniszczył? O, dobra, drugi też się zniszczył. Co? Ja tu muszę jakieś uszkodzenia nabić. Teraz? No chyba. Tak. No dobra. Zobaczymy, co ta Pagani potrafi. W ogóle, co jest z jej wydechem? Dlaczego ona ma taki jeden wydech, a nie ma takich czterech rurek wystających z tyłu? O co chodzi? Czy oderwało się to, czy co? A, i musimy sprawdzić, czy działa tutaj to nitro ulepszone. Dobra, tutaj mamy do zniszczenia. Ojej. I wszystkie GTR-y poszły się wam. Co? Jeszcze mnie jakieś gonią? Jak one to przetrwały? Chwileczkę! A, w tym samochodzie nie ma nitra. Ech. Dobra, 20 000 uszkodzeń. Ojej. No, jak oni to przeżywają? Co te GTR-y? I'm going for a side swipe. I'm taking him out. No, to zatrzymało, okej. Now lose the cops and dump the car where I told you. Patch, clear all units for this call. I'm gonna need some help with this one. Turn east. Turn east. Oh. McLaren F1 niby dobry jest. A, ja bym chciał tego Bugattiego przetestować. Jakoś taką mam ochotę. Zobaczyć, czy on faktycznie te 4 paki pociśnie. Chociaż w sumie... Ej, bo jadę teraz tą Pagani, ona nie jest jakaś tam cudowna. Naprawdę jest taka bardzo przeciętna. Ale może faktycznie jest nieulepszona jeszcze, nie? Nieulepszone Pagani? Jak się powiem? Ulepszona Pagani? Ulepszona... Samochód ulepszony. No to może jak ulepszymy ją, to będzie jakaś, nie wiem, lepsza czy coś. Na autostradzie wtedy jak się ścigałem z nią, to nie do pokonania była. Kurde. All Tri-City units, a suspect wanted in connection with assault PO was just reported moving north on Harris Street. I need a unit to clear and get rolling. Give me more info on that call. Okej. Ja nie wiem. Taki zniszczony samochód, kto by chciał. 54 000 za to, czaisz? Federalni, zobaczmy. Tunel Redwood. Oho. No i Murciélago. Ale to też jakieś wolne jest chyba. Dobra. Przydałby się jeden Pursuit Breaker. Mamy też tutaj. O! Idziemy zatankować, chłopaki! Hej, czy napije się tutaj piwa? Nie mają piwa, ale mają Pursuit Breakera. Nie załapali się wszyscy gliniarze na to. No nie! Kurde, ile ich tam jedzie? Chodźmy tu. Popatrzcie, jakie to wolne, no niemożliwe, żeby Lambo jechało tylko 270 na godzinę. Dobra, jedzie 300. Całkiem przykładnie się rozpędza powyżej 300. No, Speed Breaker działa fajnie, jak się gliniarze o ściany wali. O ty! Ale go zgniło. Dobra, uwaga. Gdzie to jest? Tu. Wow, wow, spokojnie. O, teraz powinno wszystkich wyłączyć. No i pięknie. Dobra, wracamy. Chyba. Jedź, z tyłu są, z przodu są. Dobra, chyba nie zauważyli mnie. Chyba nie. Jest, udało się. Pięknie. Właśnie to miałem na myśli, no. Właśnie, no ciężko. Ciężko tym policjantom jest kontra Speed Breaker, nie? Wystarczy szybko dosyć jechać, włączyć Speed Breakera i skręcić na policjanta. Lecą w powietrze. Doskonałe to jest. Dobra, tu sobie możemy skręcić. No i dobra, furka dostarczona. Ile? 68 tysięcy dostałem za to. Wow!